Pani, ja chciałbym dzisiaj tak, mówiąc trochę o sobie, liznąć tematu chodzenia w duchu. Wiecie, jak się, krótko po tym, jak się nawróciłem, to byłem na początku biernym, później czynnym uczestnikiem takich rozmów. Ja w ogóle jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi, ale słyszałem tak. Ja dzisiaj po południu w domu to tak chodziłem w duchu. Ja byłem taki, ja zapragnąłem, wiecie, tak samo, tak? Zacząłem czytać Biblię. Wiedziałem, że ja też chcę chodzić w duchu, bo wiedziałem, że chodzenie w duchu jest ważniejsze niż chodzenie w ciele. To kompletnie nie wiedziałem, jak to zrobić, kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. I też się tak spinałem, pomimo że nie byłem skażony religią, to mimo wszystko poważniałem i mówiłem, że ja teraz chodzę w duchu. Tak, wydawało mi się, że ja w tym duchu płynę. I ja tak sobie wzrastałem też w takich głupotach między innymi, ale tak wzrastałem i takim przełomowym momentem było, jak zatrzymałem się na Galacjan 5:22. Przeczytałem i jak zacząłem się w tym przeglądać. Ja to przeczytam. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. Wiecie, ja wziąłem każdy z tych słów na warsztat. Zacząłem się zastanawiać, czy ja kocham. Czy ja rzeczywiście kocham innych? Wiecie, ja mam także pewne słowa. Ja co jakiś czas się w nich przeglądam. To jest jedno z nich. Ja nadal bardzo często badam swoje miejsce, badam swoje motywacje i zadaję sobie takie pytania. Czy na przykład, czy kocham ludzi w kościele? Czy wasz los jest dla mnie tak samo ważny jak mój los? Czy kiedy zacząłem wychodzić na ulicę głosić Ewangelię, czy rzeczywiście chodziło mi o tych ludzi? Czy ja rzeczywiście ich kochałem? Wiecie, i jak zacząłem sobie zadawać tego rodzaju pytania, ja zacząłem sobie uświadamiać, jak długa droga uświęcenia przede mną. Bo moja motywacja nie była czysta. Moja motywacja nie była 100%, nie wynikała ona z miłości. Ale ja zapragnąłem, że ja chcę to zmieniać. I że ja chcę w tym iść. Zacząłem zadawać sobie kolejne pytania, wiecie. Czy ja jestem radosny? Wiecie, każdy jest radosny, jak są okoliczności sprzyjające. Wszyscy jesteśmy wtedy szczęśliwi, tak? Ale czy wtedy, kiedy przychodzi opresja? Czy wtedy, kiedy jest chwilowo pod prąd? Czy ja wtedy też jestem radosny? No okazało się, że nie zawsze. Że nie zawsze jestem radosny. Że zdecydowanie jest mi łatwiej, kiedy okoliczności są sprzyjające. Szedłem sobie dalej. Czy ja mam pokój? Tak? Czy jest we mnie pokój? Wiecie, i Duch Święty bardzo szybko zaczął mi pokazywać, kiedy ja napierałem na to, żeby zbadać swoje miejsce. Wszystkie przypadki, z jednej strony, kiedy to On mnie budził i budziłem się w radości, ale były też poranki, że budziła mnie troska. Kiedy bardziej chodziłem w okolicznościach i nie było wtedy, ten pokój się wtedy nie manifestował. Szedłem sobie dalej, wiecie, zacząłem zadawać sobie pytania, czy ja jestem cierpliwy? Czy jestem cierpliwy? Ale ja to pytanie rozumiem i staram sobie trochę szerzej. Czy ja jestem też wytrwały? Czy jestem też wytrwały w wierze? Wiecie, pięknie się wierzy o coś, kiedy dzisiaj mówię, że wierzę, i albo dzisiaj, albo jutro jeszcze oglądam. Ale były takie rzeczy. Ja teraz nie mówię o mrzonkach, tak? Mówię o tym, kiedy zaczynasz wierzyć, ale od razu nie ma manifestacji. I ja zobaczyłem przypadki, w których, wiecie, poszedłem do kantoru duchowego i wiarę w którymś momencie wymieniłem na nadzieję. Przestałem być pewien tego, że mam, a zacząłem oczekiwać, że będę miał. To było subtelne przejście. Gdybym się na tym nie pochylił, gdybym nie zaczął badać siebie dokładnie, pewnie bym tego nie zauważył. Jak większość osób powtarza, mówi, ja wierzę. Ale ja zobaczyłem, że brak manifestacji powodował często, że wychodziłem z pewności, że mam. I szedłem do tego, że oczekuję i chciałbym mieć. Dalej, wiecie, przeglądałem się w kolejnych jakby elementach tego słowa, tak? Czy ja jestem wierny w ogóle? Czy ja jestem wierny prawdzie? Czy jestem wierny prawdzie? Czy jestem też wierny miłości? Jak to rozumiem, tak? Ale czy łagodność, czy
czy to jest coś, co we mnie jest, wiecie, i to mnie uświadomiło takie rozważanie tego słowa, taką bardzo jedną, bardzo ważną rzecz, bo ja chciałem chodzić w duchu, ale że kiedy ja chodzę w duchu, tak, to owoce Ducha Świętego są widoczne w mojej duszy. Więc kiedy te owoce nie są widoczne, to znaczy, że ja wchodzę w ciele, bo ciało i duch są sobie przeciwne. I wiecie, ja wtedy postanowiłem, od momentu, jak zacząłem badać to słowo, że ja chcę się uświęcać. Na tyle, na ile to rozumiem, na tyle, na ile jakby potrafiłem, że ja chcę, że widzę w tym głęboki sens. Że widzę w tym głęboki sens, aby wchodzić ze swoją duszą coraz głębiej. Tam, gdzie wcześniej z lęków nie chciałem wchodzić, nie chciałem pewnych obszarów dotykać, tak? Bo ja postanowiłem, że ja będę chodził w miłości, będę chodził w pokoju, będę chodził w radości, będę cierpliwy i będą się manifestowały w moim życiu każde elementy z tego słowa. To był taki bardzo, bardzo ważny moment. Natomiast, wiecie, mówię też o tym, dlatego że obserwuję powszechnie, tak? Też sporo w internecie, bardzo dużo ludzi mówi na temat tego, że trzeba uświęcać swoje dusze, ale ja widzę, że bardzo często tak naprawdę i chodzić w duchu, jeśli coś jest trenowane, to są trenowane ciała, a nie dusze. Wiecie, i powiem takie słowo, możecie sobie zapisać to słowo. Dzieje Apostolskie, 29 rozdział, 1 werset. To jest ten rozdział Biblii, gdzie są nauczania zboru w Warszawie. Bardziej błogosławioną rzeczą jest trenować swoją duszę niż swoje ciało. Obie są błogosławione. Obie są ważne. Ciała noszą naszego ducha. Ja sam trenuję. Nawet w sierpniu teraz, jak przeoczyłem taki moment, że urosła mi oponka, to nawet się okręcałem folią i ćwiczyłem na orbitreku. Natomiast nie jestem świadomy tego, jak ważna jest praca z naszą duszą, ponieważ dotykamy tutaj przy duszy dwóch aspektów. Z jednej strony te słowa, które wymieniłem wcześniej, z Galacjan 5:22, one są ważne do tego, abyśmy byli my osobiście szczęśliwi. Każdy z tych elementów, pokój, radość, miłość, jest potrzebny do naszego wewnętrznego szczęścia, tak? Chodzimy wówczas w innej płaszczyźnie, nie chodzimy w okolicznościach, nie chodzimy w tym wszystkim, w tej całej cielesności, która jest na ziemi. Ale druga płaszczyzna, która jest bardzo ważna, to ta płaszczyzna, która dotyczy wpływania i oddziaływania na świat. Tylko przez nasze uświęcone dusze, tylko tymi duszami możemy być świadectwem Jezusa. Tylko tymi duszami możemy tak naprawdę wpływać i oddziaływać na innych ludzi. Wiecie, i mówię o tym, bo wielokrotnie doświadczyłem, że jest sporo takiej głupoty też w swoim życiu, jakby też to przerabiałem w tym temacie. Podam taki przykład, tak? Powiedzmy, że jest jakaś dziewczyna czy chłopak, którzy nagle, nie wiem, zaczynają ćwiczyć, zaczynają chudnąć, stają się wysportowani, tak? I tak powszechnie mówi się, teraz jestem zaakceptowany w Chrystusie. A wiecie, to jest bzdura, bo to bardzo często jest tak, że w wymiarze naturalnym osiągasz pewien kanon piękna, pewien pułap, który jest dla ciebie ważny, ale kiedy, nie wiem, dołożyć być 20 kg, przestawić nos, wyrwać jedynkę, pytanie, czy w tym momencie jesteś tak samo zaakceptowany w Chrystusie. Ja mówię o tym dlatego, że ja wielokrotnie, wiecie, jeszcze przed nawróceniem borykałem się z takimi tematami. Borykałem się z takimi problemami. Kiedy zacząłem chudnąć po nawróceniu, ja badałem na bieżąco swój stan. Wiecie, to bardzo łatwo jest sprawdzić, tak? Nie wiem, po ilości na przykład wysportowany chłopak, który ćwiczy na siłowni, tak? Nagle jakoś zaczyna rosnąć mu liczba koszulek na ramionczkach, tak? Nagle tak się zaczyna składać, że co drugi dzień jakoś tak przypadkowo chodzi w tych koszulkach, nie? Wiecie, to ważne, żeby zadawać sobie pytania. Ja też mówię o tym w pełni świadomie, bo przez kilkadziesiąt lat mojego życia miałem mega kompleks mojego brzucha. Nawet nie macie pojęcia, jaki to był kompleks. Wiecie, moja żona parę lat temu poklepała mnie po brzuchu. Ja przez 10 lat nie miałem takiego jawnego dostępu do twojego brzucha. Tak, bo ja zawsze z tym uciekałem. Bo nieważne, czy byłem chudy, czy byłem gruby, miałem mega kompleks mojego brzucha, tak? I wiecie, ja się trzeba nagimnastykować, żeby własna żona nie mogła cię po brzuchu poklepać? To są w ogóle... Dlatego wiem, o czym mówię. To jest bardziej błogosławioną rzeczą,
jest dbać o nasze dusze, o nasze dusze. Dzisiaj chcę was do tego zachęcić, abyście przeskanowali je, również w tym słowie. Czy realnie to manifestuje się w waszym życiu, żeby nie rzucać religijnych sloganów, haseł, chodzę w duchu. Tak wam opowiadałem, spinałem się i tak mówiłem. Ale żeby realnie pochylić się nad tym, namierzyć miejsca, które wymagają uświęcenia. A następnym razem opowiem wam, w jaki sposób ja radzę sobie z uświęcaniem mojej duszy. Amen. Amen. Słuchajcie, to jest ważna rzecz, że w dzisiejszym rozumieniu wielu ludzi, czym jest w ogóle chodzenie w duchu, to mamy potężne sprzężenie. Ludzie myślą, że dotknięcie na przykład też duchowych rzeczy określa chodzenie w duchu. Ja znam ludzi, którzy Bogu coś tam przeżywają lub coś tam robią, bo dzisiaj w duchu chodzi. Wiecie, na przykład teraz był tydzień dla Jezusa, taka była impreza w Warszawie. I po tej imprezie, ja mało czekam, bo ja znam troszkę więcej, ja troszkę mniej, ale w internecie takich recenzji na ten temat, wiesz, niesamowite rzeczy były. Byliśmy na ulicach, głosiliśmy, ja tak mówię, kurczę, u nas co tydzień trzy zmiany ludzi zasuwają na ulicach. Cały czas. Wiecie, o co chodzi? Non stop. Uzdrawiają chorych, wypędzają demony, głoszą Ewangelię człowieku, szarpią się człowieku tam z różnymi elementem jakimś patologiczno-wywrotowym. I kiedyś z Agatą dwa lata sami we dwoje wychodziliśmy na ulicę. Sara była taka malutka, ubrana w jakieś takie coś i my non stop byliśmy tydzień w tydzień na ulicach. Padało, śnieg, w ogóle wszystko. W ogóle wiecie, o co chodzi? Ale teraz o co chodzi? Coś się wydarza i ludzie mówią, że dotknął czegoś. I mówią, bo tam ktoś został uzdrowiony. Ja sobie myślę, kurczę, przecież tu non stop ktoś kogoś uzdrawia. U nas nawet, tu jest tyle rzeczy, że tu się świadectw nie składa. Z uzdrowień, z różnych rzeczy. Wiecie czemu? Bo tu non stop ktoś kogoś uzdrawia. Bo cały czas ludzie zasuwają, uzdrawiają, robią coś tam innego. Wiecie, ostatnio dwoje naszych znajomych pastorów z jednego z kościoła poszli do szpitala, wskrzesili człowieka. Po prostu poszli, wskrzesili go i koniec. Rozumiesz, ze świata człowiek, ze świata rodzina, człowieku gość odszedł, rozumiesz, położyli na niego ręce, skromili ducha śmierci, chłop ożył i koniec, na przykład. No i wiecie, to, ale to i nawet specjalnie się nie trąbi o tym, bo to masowe jest, tak? Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, czym jest chodzenie w duchu, a czym jest dotykanie tylko sfery duchowej. Nie bądźmy nigdy ludźmi, którzy dotykają tylko sfery duchowej. Chodźmy. Chodzenie to jest stan stały.